Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Speedrun'a 4.0. Gram na 10 minut partię, komentuję ruchy. No i zaczynamy. Ostatnio dostałem bęcki od rankingu 1500. Słuchajcie, i dobrze. Tak mnie przeciwnik zaskoczył w debiucie, że po prostu troszeczkę zgłupiałem. Mamy obronę królewsko-indyjską na szachownicy, o ile nie będzie ruchu D5. Dobra, mamy królewsko-indyjską na szachownicy. I powiem wam jedną rzecz, moje małe przemyślenie. Otóż to, że ponoszę czasem porażki z teoretycznie słabszymi zawodnikami, to nie jest to dziwne. To jest całkiem normalne, tak mi się wydaje, ale nie zamierzam tego ukrywać. No bo jaki to ma sens ukrywanie porażek, tak naprawdę nie wiem. Część osób potem może sobie pomyśleć, a ten szachuś jest słaby czy coś. Generalnie nie zależy mi na tej opinii, bo znam swoją wartość szachową. Znaczy to nie jest tak, że się usprawiedliwiam, tylko chciałem wytłumaczyć swój tok rozumowania. Więc nie zamierzam ukrywać porażek, absolutnie. Jeżeli takie się trafią, a będą bardzo ciekawe, jeśli chodzi o edukację, to dalej będę je chciał upubliczniać. Więc nie zamierzam tego zmieniać. Zagram H3, żeby nie wpuścić figury. Zagram G4 za moment, potem F3. Nie będę chciał przeciwnikowi pozwolić na to, żeby mi zbił pionka. Zagram G4 od razu. Nie będę się tutaj śpieszył z roszadą. Także wracając do tematu, tak też będę robił. Oczywiście również chwalę się tym, jak uda mi się wygrać z arcymistrzem na przykład. Wiele filmów na ten temat również puszczałem, więc są zwycięstwa, są porażki. Myślę, że to jest rzecz naturalna. Jeżeli ktoś nie potrafi się z tym w jakiś sposób pogodzić, to jest jego sprawa. Moja sprawa jest taka, że ja nie zamierzam tego ukrywać. Absolutnie. Mam nadzieję, że to docenicie, moi drodzy widzowie, bo każdy z nas jest tylko człowiekiem. No i wiadomo, że często chcemy ukryć coś, co jest dla nas niefajne, na przykład te porażki szachowe. A ja nie mam zamiaru tego robić. Wiem, za dużo o tym już opowiadam. Mam nadzieję, że zostałem względnie zrozumiany. Ja mam też taką przypadłość, że po prostu nawijam makaron czasami zbyt długo, bo chciałbym bardzo dobrze być zrozumiany. Słuchajcie, no i teraz jesteśmy w bardzo ciekawej sytuacji. Przeciwnik zagrał B5 bardzo ostro. Tyle, że chyba nie przewidział tego, że ja mogę zbić tutaj. Jak zbiję tu, przeciwnik zbije, ja zbijam tu i mam zwycięstwo w kieszeni. Jedynie co może nastąpić, to tak, przepchanie tu, ale wtedy jak zbije, on mi zbije i zbije, to też będzie dobra pozycja na pewno, mimo że zdwojonych pionków, paragońców, więc na pewno zbije tu, tylko jeszcze przeliczę sobie sytuację po zagraniu takim. Czy ja mam tu jakieś lepsze ruchy? Skoczek D5 mnie bardzo kusi. Bicie tu. Dobra, zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. W najgorszym wypadku po tym ruchu po prostu zbiję tutaj, w najgorszym, ale to będzie dobry wypadek w tym układzie. Więc jeżeli przeciwnik odejdzie, no to ja zagram tu i dwa pionki więcej, wygrana pozycja kompletnie, kompletnie. Więc tu na pewno te B5 było za szybkie. Zobaczcie, tak się też dzieje. Nic prostszego. Nic prostszego, jak wziąć kolejnego pionka. Te pionki już są zabójcze. Skoczek. What? Skoczek B4? No przeciwnik trochę chyba taktycznie nie ogarnął. No tutaj bardzo prosto zdobywam już skoczka, więc to się trzyma. To się bardzo dobrze trzyma. No w zasadzie już przeciwnik poddał partię. Czysta taktyka. Mamy kolejnego przeciwnika. Jest E4. W takim razie... A może obronę nowoczesną? Dlaczego by nie? Zobaczymy, jak przeciwnicy reagują. No nie sądzę, że tu chcę zagrać, no bo... Łe. Przewidziałem ruch, mało prawdopodobny. Takiego ruchu się nie ma co bać. Tu trzeba oczywiście uważać na mata. Myślę, że E6 jest najlepszym posunięciem. Po prostu bronimy się od mata, a wyprowadzony hetman nie daje tutaj jakichkolwiek korzyści. Jakichkolwiek. Posunięcie D4 będzie kombinowane, więc zagram C5, przeszkodzę mu w tym, potem zagram tu i będę miał opcję D5 wstępem. Taki jest plan. Wyprowadzę sobie skoczka, pilnuję tego ruchu. Ok, jest atak na pionka. Zastanawiam się teraz nad tym ruchem.
żeby tu atakować, tu bronić, ale b4 może być zagrane, to będzie nieprzyjemne. Chociaż bicie, bicie, bicie. Nie, 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 to nie ma co kombinować. B6 chodzi mi po głowie, ale też proste zagranie D6. Jeszcze mam opcję skoczek E5, żeby tu walnąć. To na pewno jest dobra opcja. Jeżeli grałbym partię klasyczną z kimś bardzo silnym, taki ruch bym wykonał. Zbiłbym tego. Ale biorąc pod uwagę, że gram z zawodnikiem teoretycznie słabszym, wiem, to źle brzmi, biorąc pod uwagę, że gram z kimś słabszym. Zagram tak. Zagram tak, żeby mieć opcję kolejną na D5, ale nie od razu. Oczywiście taki ruch nie wykluczam, ale chcę najpierw... Trzeba złapić hetmana. Zagram tu, potem tu, hetman tu, tu. Mogę go złapać. Zaryzykuję, zagram tak. On może zagrać tu. On może zagrać tu, nie zagrał. Tutaj, on zagra tu, tu i hetmana łapie? A nie, on zawsze ma zagranie takie. Dobra, robimy roszadę. Zdążę taki ruch wykonać. A, nie zdążę. Nie zdążę, ale pojawiła się kolejna opcja. Skoczek na E4. No właśnie, to jest minus u białych. I proszę, tak nie grajcie. Przestrzegam. Wyprowadzenie hetmana na początku jest bardzo złe. Tego będą zaraz konsekwencje. Mogę zbić tu. Hetman bije D5. No nic prostszego. Biorę piona centralnego. Jak on zbija tu, to ja zbijam tu. Pionek więcej zostanie. On zbije mi tutaj, ja zagram D5. Bo teraz są dwie drogi. Albo szukam szybkiego zwycięstwa i kombinuję, albo próbuję grać względnie dobrze, według mojego zamysłu. I wygranie tej partii może zająć więcej czasu, o ile mówię o wygranej. Oczywiście nic nie jest przesądzone od razu. No i teraz tak. Tutaj skoczek E2 pilnuje na D4. Grozi bicie. Grozi bicie tutaj, tutaj, tutaj. Wszystko do końca, jak zostanie wybite, to nie za bardzo mi się to podoba, ale zagram tak, on zbije tu, ja skoczkiem. Pytanie, czy ja coś uzyskam? Tak, uzyskam, bo wezmę skoczka. Dobra, pułapka zastawiona. A jeżeli przeciwnik zagra wieżą na przykład, no to będę mógł zbić. Nie mówię, że to zrobię, ale będę mógł zbić. Bicie tu, wszystko do końca. No dobra, wpadł w pułapkę. Skoczek E5, który jest broniony, hetman musi uciec, a ja biorę skoczka. Czyli... figura za dwa pionki. Po raz kolejny pojawia się tutaj taktyka, która nie jest trudna, uważam. Nie jest trudna. Ok. Zbić trzeba. Jeżeli wieża E1, no to skoczek D3. Kolejna figura leci, więc przeciwnik sam się wystawił na widełki. Trzeba z tego skorzystać, jak to widzimy oczywiście. Ale zwróćcie uwagę też, jak te partie wyglądają. Jak ktoś ogląda speedruna długo, to zauważyliście pewnie, że staram się robić rozwój jak najszybciej. Oczywiście nie za wszelką cenę, bo czasami się pojawia dobra okazja do tego, żeby zdobyć materiał, no jak w tym wypadku, więc po prostu z tego korzystam. Tutaj grozi teraz skoczek na C2. No i znowu widełki, kolejne. I kolejne wymiany, które trzeba zrobić. Jak zbije hetman, to stępem wieża E8, żeby bronić. Nie zbił? Okej, okay, no to zbijam pionka. No, przewaga jest ogromna, oczywiście. No i myślę, że powrót może tutaj. W sumie tutaj też jest okej. Okay. Centralnie, bo taki ruch, czy taki, to zawsze zbijam, wymieniam wszystko, jest okej. Okay. No i wprowadzenie kolejnej figury do gry. To, że mamy coś więcej, to nie znaczy, że już wygrywamy, dlatego że trzeba wprowadzić te figury. Myślę, że proste H6 skoczek będzie musiał wrócić. I tyle. Też nie trzeba się tu jakoś specjalnie głęboko zastanawiać. Zastanawiam się teraz, skoczek wejdzie tutaj. Słuchajcie, przeszkodźmy mu tutaj. Zagrajmy G5. Jak zagra tak, to sobie cofniemy gońca. Zrealizować taką przewagę, myślę, że każdy tutaj oglądający powinien sobie bez problemu poradzić. Bez żadnego problemu powinien sobie poradzić. Zagram F5. Może niepotrzebnie odkrywam króla, ale to są szczegóły, myślę. Znaczy nawet nie szczegóły, konkret liczenie, bo chodzi o to, że jak zagram tutaj skoczek, to mam F4. Zobaczcie, F4. Jak zbiję, to dostaję mat. Nie zbił. Myślę, że
Takie bicie, takie, takie, wszystko do końca. Oczywiście tu szach będzie istniał, mogę się zasłonić, mogę się nie zasłaniać. Może hetman c8. Dlaczego by nie spróbować wymienić hetmany? Jak hetman zagra na d1, to hetman e6. Broniąc pionka, trzymając tutaj wieżę, no skoczek g4, wieża e2. Może wieża d3 w sumie z tempem, też wygląda dobrze, goniec dobrze broni. Albo wieża bije skoczkę na d3. Przeciwnik nie dostrzegł. No masz c4. Ok. I zdwajam tutaj. A pewnie weźmie pionka. Nie wziął. Może tak. Jak da szacha, to sobie uciekniemy. Tu oczywiście można grać bardzo różnie, tak? Mogłem próbować już tam matować. No zaraz zagram wieża d2 z planem mata, no ale król się chowa, no zobaczcie, król tutaj ma taką ochronę, no ale to wiadomo, przy takiej przewadze to jest prościutkie. Wieża d2 z planem hetman e2, no i myślę, że niezależnie co białe zagrają, to będzie koniec partii. Lecimy z kolejną rundką. Znowu niech będzie ruch d4. Zachęcam do grania gambitu hetmańskiego, jest bardzo przyjemny, pozycyjny, ale też może być ostry, to w zależności jak będziemy chcieli grać. No dobrze, Englund gambit bije, jak dają pionki, to ja je biorę. Biorę, a potem myślę, ok, jest goniec na d6. Zagrajmy sobie kulturalnie pionkiem na e4, wyprowadźmy te figury, skoczek c3. Po prostu bronię. Jestem przygotowany też tutaj na to, że mogę na przykład po takim ruchu mieć zdwojone pionki. Mając figurę więcej, bardzo będę z tego zadowolony. I goniec na d3, nie f3, tylko właśnie goniec na d3, żeby szybciej figura wyszła. Jak będę musiał zagrać f3, to zagram. I skoczek na f3, bronię kolejnych tutaj pól, to jest bardzo ważne. No i szybka roszada, no i wszyscy są zadowoleni. I wszyscy są, moi drodzy, zadowoleni. Taki ruch myślę, że jest bardzo dobry, bo on będzie musiał wymienić gońca. Raczej to nastąpi, to jest taki odruch ludzki. A jeśli nie, no to tutaj będę bardzo mocno naciskał na skoczka i mogę wzmocnić na przykład tego skoczka poprzez ruch c4 lub wprowadzić wieżę na e1. Ok, wolę chyba jednak wprowadzić wieżę na e1. Żeby jednak wieża grała sobie po tej stronie. Skoczek jak na e5. Mam możliwość bicia. W sumie mogę teraz chyba to wszystko zbić do końca. Na f6. Po tym biciu. W sumie nie muszę bić tutaj. Zbił od razu pionkiem. A to bardzo ciekawe. Goniec h4 i goniec g3 będzie świetnie bronił tutaj tej linii g. Ok, to na razie też mi za bardzo nic nie zagraża. Zagramy sobie skoczkiem na d4, żeby zdjąć tego gońca niebezpiecznego. Patrzeć zawsze trzeba na takie pułapki, jak goniec bije na h2. A zauważyłem jedną rzecz, hetman e5, a to zawsze bym wrócił tym skoczkiem. Skoczek zagrał na b6, taki ruch mnie bardzo kusi. Bo ten goniec jest mniej aktywny, a jak zagram tu... Bardziej mi się to podoba jednak. Bardziej mi się to podoba, bo tego gońca chcę zdjąć w sumie. Aha, tu jeszcze mogłem wziąć pionka. Co? No dobra, to bijemy. I hetman f3 z bardzo szybkim naciskiem na f6. Nie boję się tutaj takiego rentgena, absolutnie. Skoczek nie gra. Goniec stoi dobrze. Wie, że nie muszę od razu wprowadzać, choć mogę. Bardziej skupiam się właśnie tutaj na tym ataku na f6, wieża d6, ok. Istnieją takie szachy, tylko pytanie, czy one mi coś dadzą, możliwe, że nie na ten moment, więc zastanawiam się, czy tak, nie zagrać. Ten pionek będzie chciał być atakowany, może tak, dam jednego szacha, jak się zasłoni przeciwnik, to zagram, a tu nie mogę, bo wieża g4, ale mogę, bo tutaj zbijam, to się chyba też trzyma, to zrobię tak. Zrobię tak, konkretnie liczę po prostu. Ok, hetman b8. Tu naciskamy. Ja myślę, że h3 trzeba, nie, h3 nie, f3. F3.
Już teraz się obronimy od jakichś tam gruźb na g4. Goniec może wejść na f2, może wejść na g3 fajnie. Nie muszę też się specjalnie rozpychać. Przeciwnik ma problem. Zobaczcie, i on mi te problemy rozwiązuje. Wymiana hetmanów. Cudownie. Na wymianę hetmanów pójdę jak najbardziej i wprowadzę sobie ostatnią figurę teraz do gry, co będzie chyba najprostszym rozwiązaniem. Wieża e6. Ok, skoczek tu gdzieś może wlecieć. Ja myślę, że proste zagranie b3. Po prostu ograniczam skoczka mocniej. Tylko tyle. Co on zrobi? Nie wiem. Dobra, goniec swoją robotę wykonał. Wracam na f2 na lepsze od diagonale dla niego w tym momencie. I czekam na przykład ruch a4, a5 i potem goniec c4. Tu też wieża fajnie patrzy na gońca. No w każdym razie jest pionek więcej i jest genialna pozycja. Gram tutaj i chcę zagrać tak. Często jest tak, że przeciwnicy grają w ten sposób. Dostrzegł groźby przeciwnik, słusznie. Idziemy A4, idziemy B4, idziemy B4, ograniczamy, tutaj grozi B5, A6 powinno nastąpić, może C4 wtedy i B5 są możliwości, więc je będziemy próbować wykorzystywać. Ok, przestawmy gońca na C4, żeby ta wieża zeszła z linii, a weszła na G7. Ok, zagrajmy tak, goniec zagra sobie na D7. Może tu ustawię gońca na E3, żeby wcelować w pionka, ale też będę pilnował dwóch pól. Wieża zagrała tutaj, ok. Teraz tak, może spróbuję zdwoić wieżę. Dwie wieże na wolnej linii mogą mieć dużą siłę. Skoczek E6 prawdopodobnie zagra i bardzo się pokuszę o to. O, to zastosuję pułapkę, zagram tak, bo jeżeli on mi zbije gońca, to ja tam dam mata. Przeciwnik chyba nie dostrzegł. Ok, poszło, poszło. Lecimy dalej. Ruch D4, po raz kolejny. D5, C4. Jaki kierunek obierze przeciwnik? Skoczek F6. No nie polecam tego ruchu, słuchajcie, bo jest bardzo proste bicie i zbudowane centrum za darmo, bez żadnego wysiłku. Dobra, zbił hetman, ciut może lepiej, ale i tak wychodzi skoczek z tempem. Hetman wraca i centrum znowu zbudowane. No nic prostszego, słuchajcie. Nic prostszego. Ok. Goniec na E3. Pilnujemy takiego zagrania jak C5. Mocniej to po prostu bronimy. Goniec B4. Może być zagranie, jasne. Myślę, że... Teraz tak, moment, chwila, bo goniec E2. Bo chcę skoczka wyprowadzić, tylko tego ruchu nie chcę. Dobra, goniec E2. To jest też ruch z przestawieniem. To jest też wyprowadzenie figury. Dobra, teraz grozi takie zagranie. Myślę, że hetman C2 po prostu bronimy. Ale też mogę zrobić długą roszadę, spróbować zagrać ostro, choć nie muszę. I w sumie nie muszę tego robić i może też nie chcę. Zobaczymy. Przeciwnik zrobił tu. Dobra, wiecie co? W ramach filmu robimy długą roszadę. Ona niekoniecznie musi teraz być dobra. Przypominam, absolutnie nie musi być dobra. Bardziej to będzie ostro wyglądało, więc musimy zagrać ostro. F4. Chcę wyprowadzić skoczka, tylko bardzo ten skoczek mi przeszkadza, ale już będę mógł gońcem wrócić fajnie, więc wyprowadzę skoczka, bo jeżeli on zagra, tu ja wrócę, to zawsze mam h3, g4 z tempem, znowu z tempem. I przeciwnik niech się boi tego silnego centrum w tym wypadku. No on powinien raczej zbić tu i tutaj, chociaż nie wiem. Na pewno on ma trochę ciasno tutaj w tej pozycji. F4 też nie pozwala zagrać E5 przeciwnikowi. Dobra, gram tak, czyli wszystkie figury już grają. Dobra placówka na E5 się szykuje. Jak będzie strzałka tutaj? Dobra, bijemy tu, para gońców. Wszystko się trzyma. Myślę, że ruch H3 może być ok. Ruch H3 może być ok. Tutaj tak, może goniec D3. Goniec D3 z planem E5, z planem takim E5. Ok, no to wracam tu i teraz mam z tempem ruchy H3 i G4. Wiadomo, tę wieżę trochę mi przeciwnik tutaj tłamsi, ale gram tak. Pionek jest atakowany, widzę.
A on będzie musiał wrócić. Zagram tu z powrotem i te pionki pójdą jak wolna Ameryka, słuchajcie, idą po niego. I wracam. Ustawiam znowu dobrze tego gońca. Gońce robią piękną pracę teraz, wykonują i gramy tutaj. To się broni. Już grożą ruchy typu G5. Może przestawię wieżę tak i H4 tu. Jeszcze się zastanawiam. Aha, tutaj jest oddanie pionka, tyle że... Ale zaraz. Mogę tak i wziąć pionka. Chyba skorzystam z tego, słuchajcie. Skorzystam z dobrej okazji i zagram tutaj. Skoczek wejdzie tu, trochę mnie zablokuje, ale to jest... Aha, tu będzie obrona. Dobra, to trochę coś nie tak pograłem. Tutaj, znaczy mogę zagrać tak. W sumie muszę chyba. Zagram tak i będę bronił. Pytanie teraz, czy ten skoczek będzie miał ucieczkę stamtąd. Ja muszę też jakoś tu sprytnie powiedzieć. Co? Aha, dobra. To C4. Nie bijemy, absolutnie. On będzie grał coś w tym stylu. Będę musiał przejść królem. Jak tak, to tak, żeby król tutaj zagrał. Chociaż nie muszę iść od razu królem. No nie muszę. Choć to się trochę narzuca. Ale centrum się zrobiło. Król B1. Jednak król B1. To jest też takie posunięcie, które troszeczkę uspokaja pozycję. W sensie król biały będzie stał bezpieczniej odrobinkę. To też jest klasyka, jeśli chodzi o robienie... Wiecie co? On miał taki ruch. Przeoczyłem to. Szybko to naprawiam. Wieża G1. Też jest logiczne. Schodzimy stąd. Przeoczyłem skoczek G3. Kompletnie. Przeciwnik nie widział. Ja też nie widziałem, ale on też nie dostrzegł na szczęście. Ruch C5. Może D5 wtedy przepcham. No pionki są, przyznacie, imponujące. Centrum robi robotę. Lecz w tym układzie... No właśnie, co on może zrobić? E5 zagrał. Wow. Co to za ruch? Tu chce trzasnąć. A tak? Tu? A tak? Ciekawe. Bije tym. Ok, jest atak. W ogóle zastanawiam się, czy... Ha, tu muszę pilnować. Strasznie mnie to... strasznie mnie to uwiera. Czy tak w ogóle? Nie no, skoczek wisi. Chwila. Zagramy tak. Bronimy. Jeżeli skoczek jakikolwiek wejdzie na F4, to mam goń... Nie mogę gońcem zagrać. Muszę tutaj pilnować pionka. Co za kurczę? Ale mu się figury tutaj zaczynają rozgrywać. Mimo, że oddał pionka. Znaczy wziął kolejnego, ale oddał centralnego pionka. Całkiem sensownie. Grożę ruchem wieża H1. Zdobyciem skoczka. No on musi skoczkiem zagrać. Najlepiej tym. Słyszał. Gram tak. Bronię tego pionka. Zaraz D5 to troszkę może się uspokoi. Chociaż A4 może być niebezpieczne. Nie chcę od razu wymieniać tego gońca. Trochę mi szkoda, tego gońca nie jest zbyt dobry. Ale może w pewnym momencie będzie trzeba. Zaraz się to okaże. Trochę nie mrawo pograłem. Na pewno można było tutaj zagrać się lepiej, zdecydowanie. A4. Grałbym na jego miejscu. B3 otwierał pozycję z tym planem. Kurczę, słyszał, wiecie? No słyszał. Wszystko słyszał. Mam chyba plan. Wieża H1 z opcją bicia i hetman H2 z szybkim tam prawie matem. Albo od razu tak. Bo jeszcze jest D5. Od razu tak. Od razu tak. Tu będzie opcja bicia. A
Ale zaraz, on ma B3 szybkie, bo tu jeszcze goniec jest bardzo niebezpieczny. To się porobiło, ale chwila, chwila, chwila. Tam, on też się musi zastanowić. Tam grozi, ale jak dobrze policzy, to powinien zagrać B3. Będę się pocił po tym ruchu, powiem wam szczerze. Wrócił. Proszę bardzo. Dobra. Robimy tak. Redukujemy jednego skoczka. On odbije. Hetmanem. A to bardzo dziękuję za tę decyzję. Dobra, nie biję tam, bo król pójdzie na F8 i nic nie mam po prostu z tego, więc bardzo chętnie wymienię hetmana. Zagram D5. Dobra, zamknąłem centrum, już jestem spokojny. Bo teraz B3 to po prostu bije to do końca, centrum się trzyma. Ok. B3. Ruch trochę za późno, ale mimo wszystko uważam, że B3 dalej jest spoko posunięciem. Jeżeli on coś, cokolwiek tutaj chce spróbować uzyskać. Mam pionka więcej. To sporo. Co on tutaj chce zrobić? Aha, chce wejść na C3. No to król C2. Tu chyba nic nie grozi. Jeśli skoczek G3, to wieża E1. No skoczek się plącze. Niech się plącze, może wpadnie w sidła. Okej, okay, może tak od razu? Na skoczka? Niech on idzie tu. Albo tu. Teraz plan jest taki, żeby wymienić jedną wieżę. Siła jego spadnie, więc gramy tak. Jak wymienimy jedną wieżę, to jego siła tutaj, jakaś rażenia, na pewno się zmniejszy, aniżeli przy dwóch wieżach. Więc spokojnie już jedną wieżę wymienimy. Czasami trzeba uważać na takie bicia, no ale tu się wszystko trzyma. Dobra. I myślę, że wprowadzenie skoczka do centrum, jeszcze bardziej pilnowanie tego pola będzie dobrym pomysłem. Pilnowanie tego pola, może jakiś ruch typu wieża F1, chociaż skoczka nie złapie, nie jest to moim celem. Bardziej celem jest to, żeby scentralizować figurę, ale też tutaj dostrzegam ruch skoczek B5 z opcją bicia pionka. Atak. Ok. Nie no, tak muszę zagrać, nie wpuścić skoczka tu. Jeżeli zagra z powrotem, to tak zagram. Jeśli mnie będzie męczył... Ok, jeśli będzie mnie męczył, to zawsze mogę tak zagrać. Pomęczył mnie z tej strony. Taki ruch wchodzi w grę. Myślę, że tutaj. Też trzeba mu oddać, że dosyć sprytnie gra. Ten pionek jest dosyć chyba istotny. Się zastanawiam, czy... A, no to przeciwnik podstawił. Ok, przeciwnik podstawił wieżę. No ale powiem wam, że nawet ciekawie grał gościu. Naprawdę ciekawie. Lecimy sobie z kolejną partią. E4. Więc może zagrajmy jakoś... może C5, obronę sycylijską. Jeszcze zobaczymy, jaki wariant. I w ogóle, co tutaj powstanie. Skoczek wyszedł na F3. No to... Niech będzie D6. Spróbujemy wejść w obronę na wariant Najdorfa. Skoniec na C4. No okej, okay. Wyprowadźmy skoczka. Tu się w ogóle nie musimy obawiać tego. No bicie, bicie, okej. No i tak. Jeżeli on zbije, ja zbiję on E5, to czasem tu pułapki grożą takiej postaci, ale teraz już nie grożą, bo zawsze też miałem hetman A5. Goniec D7. Po prostu bronimy skoczka, bo jeżeli będzie wybicie, to mogę odbić, a jeżeli nie, to mogę nawet zagrać E6. I to jest taki fajny jeżyk. Ok, jest wybicie. Myślę, że po prostu gońcem. Goniec zawsze chętnie celuje w tego pionka i A6. Nie pozwolę wejść w żadnej figurce na... Co? Bardzo zły ruch ze strony białych. Jeżeli białe w ten sposób wymieniają wszystko, to nie jest to dobre. I goniec B4 z opcją bicia, wejścia tam. I będzie bardzo groźnie. Ok. Zróbmy roszadę. Bo po wybiciu stoję świetnie. Teraz już mnie nie interesuje ten skoczek, bo mam świetną parę gońców. Tutaj grozi szach, który jest kompletnie niegroźny. Teraz tak.
F5 mi się wydaje, bo zawsze tu skoczka trochę ograniczamy. Szach może nastąpić, król H8, nic się nie dzieje. Wieża G8, F4, goniec patrzy w tę stronę, więc to się na pewno przyda. Zawsze goniec D6, goniec C5, wolna linia. Pozycja czarnych jest miodzio. Zdecydowanie. Tutaj, no to co, wieża D2, proste zagranie. Grozimy tutaj i też grozimy tutaj. Raczej goniec D3 powinien zagrać. Zagrał. Czy to znaczy, że on mnie złapał? Tak nie mogę, bo tu... Bo skoczek B1 grozi. Nie, nie grozi, bo mat. Niech będzie tak. Spróbujemy wymienić tu wieżę. A jak odejdzie przypadkiem, to trzaśniemy tam. Jak nie dostrzeże. Dobra, my bijemy. Zaraz, a moja wieża nie ma kłopotów? No po tym ruchu chyba nie, no bo tutaj grożę biciem teraz. Skoczek D1 jest obrona. Ojej, moja wieża się może zaplątać. Moja wieża się zaplątała. Tak, tak. O rety. Wygrana pozycja. Z wygranej pozycji robi się przegrana pozycja. O rety, rety. Jak to się w ogóle wydarzyło, że to tak prosto tą wieżą wszedłem? Ja miałem z tyłu głowy, że jak wejdę tam wieżą, to mogę mieć problemy. No i mam te problemy. Teraz szukam najlepszego rozwiązania, żeby chociaż oddać jakość za jakiegoś pionka. No bo jak zagra tutaj, mogę zbić tu i mogę zbić tam. Więc teoretycznie, jak sobie podejdę królem, on zagra tu, ja tu, on tu, ja, przepraszam, ja tam. Skoczek zostanie na dwa gońce. Nie widzę opcji, żeby się z tego wybronić. No nie widzę opcji, żeby się z tego wybronić. Tak, jeszcze mogę spróbować. Tak, 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 tak. Nic to nie da. Dobra, podchodzę królem. No... Ale zaraz, mam jeszcze taki ruch teraz. Ale tak, to tu. Mam obronę, nie muszę oddawać pionka. Znaczy się wieży, przepraszam. Mam, bo on tak nie może. Jak tak zagra, to bije tu. I się ratuje. Dobra, może nie jest tak źle. Ale nie, przecież skoczek tutaj. W sumie na jedno wychodzi. Tyle, że nie mogę zbić tu. Mogę zbić gońca, niestety. Jakość mniej, no będziemy walczyć. Biorę pionka, bo teraz każdy pionek dla mnie to na wagę złota. Niestety. No podchodzę królem, król do centrum. Ojej, taki ruch, on jeszcze mi gońca złapie. Tu muszę zagrać wtedy. Dobra, wracam. Wracam, nie wpuszczam skoczka. Dwa gońce na wieżę i skoczka. No nie jest to wymarzona pozycja do wygrywania. No, raczej tutaj trzeba... bardziej bym powiedział, żebrać o remis. Tak spróbuję zagrać. Tak to bije, wszystko bije. F4 spróbuję zagrać, wyrobić wolnego pionka. To jest jakiś tam... nie mówię, że atut, ale... No on też musi się nagimnastykować, żeby coś tam zadziałać. Też musi uważać na szachy. Ta pozycja nie jest na pewno jeszcze jakaś taka prosta białymi, żeby wygrywać, ale no tak się dać zrobić. Ach, czuję, że wyjście z wara się uda, wiecie? Czuję to po prostu. Okej, okay, skoczek wlezie tutaj. No to F4. Zawsze te zdwojone pionki dobrze jest wymienić, bo jak tu, to tu. Też na uwadze trzeba mieć zawsze poświęcenie wieży za figurę, ale w tym wypadku zawsze będzie dla mnie na plus. Okej. No to idziemy pionkiem. Im wyżej, tym lepiej. Okej. I teraz tak. Tu trzeba bronić. Skoczek zagra na E3. No zagra. Na prawo. Podciągniemy wtedy chyba pionka. Co? To się tutaj wplątuje w poważne problemy. Według mnie. Tak. No dobra, tak. On zagra tu, oczywiście. Zawsze będzie miał opcje takie. What? Bardzo ciekawe. F5. Nie wpuszczamy skoczka. No tak, może oczywiście zagrać gońcem, ucieknę. To jest kwestia manewrów, ale wieża już jest u niego wplątana, więc...
Wygląda to dobrze. Zawsze nawet mogę spróbować zagrać F4. To będzie też ciekawe. No goniec na szczęście ma, jeszcze będzie miał coś do powiedzenia. No i tutaj aktywność króla jest ważna. Jakbym zagrał tutaj, by stał mata. Dobra, dajmy szacha. Bo jeśli się zasłoni, to związanie będzie nieprzyjemne. A przynajmniej skoczek nie będzie mnie straszył. A jak on odejdzie królem, to będę miał wejście tu i tu będę mógł zbić. Szach kontrolny. Zobaczymy, co się wydarzy. Jeśli tak, to już w ogóle pięknie będzie, wejdę tutaj. Jasnym jest też to, że on wrócił wieżą, szuka aktywności prawdopodobnie dla tej swojej wieży. Strasznie dobrze grają ci zawodnicy 1500. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Naprawdę jestem pod wrażeniem i bije brawo, bo szachy idą naprawdę mocno do góry. Każdy ćwiczy. Znaczy każdy, kto się interesuje szachami i gra w szachy, to ćwiczy na pewno. Samą grą można też ćwiczyć oczywiście. Więcej widzieć. Okej, okay, dla mnie to jest plus. Gram tak. Zdobywam pionka. No to teraz gram na wygraną. Proszę pana, teraz to już jest wygrana. Czarnymi. Zbijam kolejnego pionka. Tutaj masz związanie. Nie do odparcia. Tu wszystko jest powiązane jak baleron. Koniec. Tak nawet. To chyba nawet lepsze będzie. Chociaż co, zbiję i tyle. Bije. No tak. Zwycięstwo. No dobra. 1534 przeciwnik. Gramy czarnymi. E4. Czy ja mogę zagrać F5? F5 to słaby ruch. Zagram najgorszy debiut na świecie. Król F7. Wiem, pewnie zostanę skrytykowany. Szachuś, co ty robisz? Graj normalnie. A nie można zagrać raz na 50 partii dziwnie. Król F7. Oczywiście tutaj grozi też hetman H5, wtedy jest G6, bicie tu i król się chowa na H8. Kiedyś w książce coś takiego widziałem, dawno temu. To oczywiście w ramach takiej trochę ciekawostki. Nie wiem w sumie, jak to nazwać. No, gram tak, już się tutaj broni od wszystkiego. Pozycja na oczywiście czarnej mi nie jest dobra, tu mogę odbić, ale za chwilę będzie dobra. Wejście tu będzie nieprzyjemne. Dobra, odbijam pionka. Przeciwnik chyba jakoś tego za bardzo nie wykorzystał. Chowam. Zaraz H6. On za szybko też atakuje. To widać też takie ludzkie podejście do szachów. Ludzie lubią szybko ukarać przeciwnika za złe ruchy. Chcą ukarać bardzo szybko. No to C6. Tu myślę, że będzie najbezpieczniejsze posunięcie. Wzmacniające ruch D5. No to H6. Uciekaj skoczku. No i skoczek D7 pilnujemy. Okej, okay, wracam. No wiadomo, wieża nie stoi zbyt dobrze, ale znowu G5 rozwinie mi skrzydła. Może E5, zaraz zobaczymy. Grunt, że tu trzeba pilnować, to jest ważne. F4 uważam, że jest całkiem niezłym ruchem. Przeciwnik nie zagrał F4, G5. F4 znaczy się. I tu chyba E5 za chwilę. Nawet nie chyba. Od razu. Od razu, bo goniec rozwinie skrzydła po tej stronie. A tak czułem, że poświęcenie jakieś będzie przeciwnik kombinował. No skoczek wchodzi. Zgoda. Myślę, że taki ruch będzie jak najbardziej ok. Tam sobie celujemy. Hetman zawsze wróci do pomocy. Ta wieża może spełniać fajną rolę za chwilę. No figura więcej. Dobra. Hetman S7, to zawsze tutaj pomogę królowi odrobinkę. No wiadomo, to też jest takie ludzki odruch. On będzie chciał mnie od razu atakować. Słusznie. No słusznie generalnie, no szuka, tak? Jak poświęcił figurę, no to musi próbować atakować. Teraz tak, tutaj.
No jestem w domu, no. Liczymy, bo tutaj ten pionek nie bierze udziału w grze, bo jest związany, ale tutaj 3 razy atakuje gońcem od razu, bo tam już grożą bardzo niebezpieczne rzeczy. Ok. I walniemy z ukrycia na H2. Ja tu chyba widzę mata. Tak. Znaczy się szach jest. Król G1, wieża H1, król H1, żeby wejść z szachem. I dajemy mata, ale ładny mat, słuchajcie. Klasyczne poświęcenie, aż się uśmiechnąłem. I pięknie to wygląda. Goniec nie przeszkadza hetmanowi zagrać na G3, dlatego goniec na H3, dlatego goniec G3 został zagrany. Aj, wiecie co? Spodobała mi się ta kombinacja. I tym pięknym akcentem skończymy dzisiejszy odcinek. Moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć.